Dzień dobry, witam z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Za mną znajduje się imponujący księgozbiór, który kiedyś należał do Juliana Tuwima. I od razu bardzo szczerze muszę powiedzieć, że mówienie o książkach w takiej scenerii to jest po prostu ogromna frajda. Spotykamy się, żeby otworzyć wspólnie nowy cykl, który przygotowuję wspólnie z Muzeum Literatury. Kryje się za hasłem przedpremierowe wertowanie. Co to dokładnie oznacza? Będziemy się spotykać, aby porozmawiać o książkach, których jeszcze fizycznie w księgarniach nie ma, ale na które już teraz warto czekać. Poopowiadam Wam trochę o autorach, opowiem o swoich wrażeniach po lekturze, ale przede wszystkim podzielę się fragmentami tekstu, tak żebyście sami mogli podjąć decyzję, czy konkretna opowieść, jej język jest czymś, co współgra z Waszą wrażliwością. Dzisiaj nie mam żadnej atrapy książki, no bo przecież sytuacja jest jasna, spotykamy się przed premierą, jej fizycznie jeszcze nie ma, ale ona już jest we mnie w środku, przeczytam ją w formie elektronicznej, mogę podzielić się wrażeniami, a fragmenty tekstu mam wydrukowane przed sobą i będę się dzisiaj nimi obficie dzielić. No i czas najwyższy powiedzieć, jaka książka będzie bohaterką tego spotkania. Mowa o tytule Samotny jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Premiera tej książki Katarzyny Tubelewicz wydawnictwo Wielka Litera zaplanowało na 24 lutego, a my już dzisiaj mamy przedsmak tego spotkania. Kasia Tubelewicz, pisarka, kulturoznawczyni, tłumaczka, która od ponad 20 lat mieszka w Szwecji. Jej książka składa się z rozmów, esejów, ale także takiej reportażowej opowieści. Jest bardzo mocno osadzona w Szwecji. Opowiada o tamtejszej mentalności, o kulturze. W wielu miejscach kompletnie innej od tego, co znamy z Polski. Ale to, co jest dla mnie największą siłą tego tekstu, to to, że ta książka przekracza granice państwa, w którym powstała. Przekracza granice państwa, w którym jest zakorzeniona. I staje się takim bardzo uniwersalnym tekstem o spotkaniu ze sobą. Opowiada o potrzebie wycofania, a jednocześnie o konieczności przeglądania się w oczach innych. Wśród wielu rozmówców Katarzyny Tubelewicz znajdziecie m.in. Erika Gandiniego, to jest reżyser filmu Szwedzka teoria miłości. I to z nim autorka rozmawia m.in. o takich ludziach z podwójną tożsamością, myślę o ludziach dwujęzycznych. No i pojawia się pytanie, czy oni są mniej samotni, bo mają dwa światy, do których w pewnym sensie przynależą, czy może paradoksalnie są bardziej wyobcowani, bo w każdym z tych światów funkcjonują już na trochę innych zasadach niż reszta. Dla mnie to jest taka bardzo ciekawa opowieść o takim byciu pomiędzy. Czytając książkę Katarzyny Tubelewicz, pozakreślałam sobie sporo zdań, które są bliskie mojemu sercu, a wśród nich znalazły się m.in. słowa Malin Ekman, szwedzkiej dziennikarki, która, jak pisze Kasia Tubelewicz, mieszka w mieście samotności absolutnej, a mowa o Nowym Jorku. I to właśnie Malin Ekman powiedziała: samotność, która mnie najbardziej przerażała, to ta, która pojawia się w towarzystwie innych ludzi. Niezdolność przebicia się. Brzmi znajomo? Dla mnie, przyznaję, czasem tak. Wertujemy dalej. Kasia razem ze swoim synem Danielem, o tym też warto wspomnieć, że Daniel jest autorem zdjęć, które znajdziecie w książce. Te zdjęcia, od razu tutaj na chwilę się zatrzymam, są przepełnione takim spokojem i przestrzenią dla myśli, więc patrząc też człowiek odpływa w różne zakamarki swojej duszy. I Kasia razem z Danielem zabierają nas do przeróżnych zakątków Szwecji, między innymi do Holandii, którą, przyznaję, patrząc na te zdjęcia i czytając opowieść, bardzo chciałabym kiedyś odwiedzić. I tam spotykamy malarkę Elizabeth Hall, która nie znosi komercji, nie znosi zabiegania o wystawy, o promocję i po to, aby się uniezależnić od sprzedawania obrazów, pracuje, wyobraźcie sobie, jako listonoszka rozwożąca poranną prasę. Wstaje o 2:30 nad ranem, zaczyna pracę o 3:30, tak jest przez 6 dni w tygodniu. I ona w jakiś sposób uważa, że szkoda jej ludzi, którzy nigdy nie mają odwagi być sami. Dla niej samotność jest, jak ona to mówi, formą wewnętrznego bezpieczeństwa. W książce Katarzyny Tubelewicz spotkacie też m.in. Wincenta Sewerskiego, czyli tak naprawdę Włodzimierza Sokołowskiego, czyli człowieka, który przez wiele lat był pułkownikiem polskiego wywiadu, dzisiaj jest pisarzem. W ich rozmowie pojawia się m.in. wspomnienie nieznośnej lekkości bytu Milana Kundery i tam pojawia się teoria, że każdy człowiek, każdy z nas potrzebuje jakiejś liczby oczu do szczęścia, krótko mówiąc, wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył. Warto przeczytać tę rozmowę, żeby dowiedzieć się też, czym różni się samotność pisarza
od samotności szpiega. I o tym doskonale opowiada Wincent Sewerski. Takim fragmentem, który jakoś bardzo mnie dotknął, takim mocnym, który się wręcz odczuwa w ciele, bo ciała dotyczy, jest ten fragment książki, w którym Kasia Tubelewicz pisze o książce Petera Stranga o tytule Przynależeć, w której autor pisze o głodzie skóry, czyli o potrzebie bycia dotykanym. Istnieje często przeoczany niuans samotności, którego źródłem jest tęsknota ciała za kontaktem z innym ciałem. Można znajdować się w dobrze funkcjonującej sytuacji społecznej, ale ciało może pozostawać samotne. Taki bardzo mocny element tej książki to jest wizyta u noblisty. Można powiedzieć, że Katarzyna Tubelewicz zabiera nas razem ze sobą do Tomasa Tranströmera, który na skutek choroby cierpi na afazję, co znaczy, że nie może wyrażać tego, co czuje za pomocą słów przy zachowaniu pełnej świadomości tego, co dzieje się na świecie. I to jest taka historia o samotności poety, który dostaje Nobla i nie może wygłosić wykładu noblowskiego. Katarzyna Tubelewicz zastanawia się, jak ktoś, kto utkał całe życie ze słów, znosi niezdolność komunikowania rzeczy podstawowych. I w tej historii bardzo ważną osobą jest Monika, żona poety, która, jak pisze Kasia, w naturalny sposób staje się ustami swojego męża. Co ważne, państwo Tranströmerowie nie zrezygnowali z aktywności towarzyskiej, jeżdżą wspólnie, udzielają wywiadów, to Monika upewnia się, czy dobrze rozumie intencje męża. I dziennikarka zapytała kiedyś noblistę, czy może być coś pozytywnego w utracie mowy? I wtedy odpowiedzieli razem, kiedy człowiek traci język, nie może się już za nim chować. Zostaje zmuszony do całkowitego otwarcia się. Przy okazji tego spotkania z państwem Tranströmerami pojawia się też wątek Polski. Okazuje się, że Wisława Szymborska odwiedziła poetę. Szymborska odwiedziła Tomasa, kiedy sama dostała Nobla. I jak mówią państwo Tranströmerowie, chcieli ją przywitać szampanem, ale zaprotestowała, powiedziała żadnego szampana i żadnych przekąsek. Zapytała, czy może zdjąć buty, a potem zjadła porządną gulaszową zupę. Myślę, że w tym spotkaniu z Tomasem Tranströmerem wiele osób, szczególnie tych, które na skutek choroby straciły coś bardzo ważnego dla siebie, coś, co było częścią ich tożsamości. Myślę na przykład o swobodzie poruszania się, o sposobie wyrażania swoich myśli. Znajdzie rodzaj jakiegoś pocieszenia. Kasia cytuje m.in. fragment wiersza Tomasa Tranströmera Łuki Romańskiej, który brzmi: nie wstydź się tego, że jesteś człowiekiem. Bądź dumny. To jest książka o samotności, o spotkaniu ze sobą, ale też, co bardzo ważne, o pielęgnowaniu zmysłu zachwytu. Pablo Picasso mówił o tym, że bez głębokiej samotności żadna prawdziwa praca nie jest możliwa. Ja życzę państwu dzisiaj pięknej samotności z tą książką, a potem jak najwięcej możliwości do spotkań z innymi ludźmi, żeby tą opowieścią, tą historią móc się podzielić. Do zobaczenia w kolejnym przedpremierowym wertowaniu.